Cześć i czołem. Dzisiaj mam dla Was recenzję ROG Ally, czy może ROG Ally, jak to woli. Jest to bezpośrednia konkurencja dla Steam Decka, czyli jednego z takich ciekawszych może sprzętów, myślę, że ostatnich właśnie miesięcy. Czy jest to sprzęt warty kupienia, warty zainteresowania się, jakie są główne różnice? O tym wszystkim pogadam w tym materiale, także zapraszam serdecznie do oglądania. ROG Ally, czy ROG Ally, jak wolicie, to reprezentant stosunkowo młodego gatunku sprzętów, zatem na początku może w ogóle wyjaśnię, czym to jest. A jest to w gruncie rzeczy komputer z Windowsem na pokładzie, przeznaczony przede wszystkim do grania przenośnego. Możecie więc na tym zainstalować całą swoją bibliotekę gier na PC, również z Xbox Game Passa. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by do tego komputera podłączyć myszkę, klawiaturę, a sam sprzęt do monitora i w ten sposób zrobić sobie przenośnego peceta. Wystarczy mieć na przykład taki oto hub USB-C, do którego podłączamy resztę komponentów. ROG Ally to też bezpośrednia konkurencja dla Steam Decka, czyli obecnie najbardziej znanego i odnoszącego największe sukcesy tego typu sprzętu. Steam Deck działa na autorskim systemie SteamOS, bazującym na Linuxie, jest tworem firmy Valve, właściciela największej na świecie platformy dystrybucyjnej gier, czyli właśnie Steam. Steam Deck jest słabszy wydajnościowo od ROG Ally i ma kilka ograniczeń wynikających z braku Windowsa, no ale jest też dużo tańszy i ten brak Windowsa daje kilka plusów w zasadzie, jak chociażby wygodne usypienie gier w trakcie grania. Podstawowa wersja Steam Decka z 64 GB pamięci kosztuje 1900 zł. ROG Ally natomiast kosztuje 3800 zł z dyskiem SSD 512 GB. Steam Deck również jest dostępny w takiej wersji i wciąż taniej, bo za 3100 zł. Jednak spokojnie możecie kupić dużo tańszą wersję i wymienić dysk po swojemu bez utraty gwarancji, oszczędzając przy tym naprawdę dużo pieniędzy. W obu konsolach można też umieścić karty pamięci SD. Gry będą się na nich instalować wolniej, ale po zainstalowaniu wczytywanie już będzie niemal równie szybkie, co na samych dyskach. No dobra, tyle słowem wstępu, czyli wychodzi na to, że ROG Ally jest droższy, ale wydajniejszy, Steam Deck jest tańszy, ale nie ma Windowsa, no czyli co, czyli ROG Ally jest lepszy? No właśnie nie do końca, ale czy wciąż warto go kupić? Myślę, że tak, więc sami widzicie, że ta odpowiedź na to pytanie nie jest aż tak prosta i oczywista. Musicie wiedzieć, że Steam Deck całkowicie trafił w moje potrzeby, jeśli chodzi o tego typu sprzęt. Jego wydajność nie pozwala zaprawda odpalać nowych gier w 60 klatkach, a raczej w 40 klatkach na niskich detalach, no ale rzecz w tym, że to w ogóle nie przeszkadza. Konsola pozwala ograniczyć odszerzenie ekranu do niższej liczby klatek, a oprócz tego stosuje też kilka innych trików, dzięki czemu opóźnienie jest niewyczuwalne. Poza tym, od przenośnego sprzętu nie oczekuję superwizualiów, 120 fpsów, i innych bajerów, bo to mam na dużym PC-cie, PlayStation 5 czy też na Xboxie. ROG Ally natomiast uderza właśnie w tych, którym wydajność Steam Decka może przeszkadzać. Oprócz lepszych bebechów, Ally ma też dużo lepszy, żywszy ekran IPS z rozdzielczością 1080p. Steam Deck natomiast wyciąga max 800p, co w handheldzie ogólnie wydaje się wystarczające, natomiast wiadomo, większa rozdziałka to też więcej szczegółów i na takim ekranie to widać. Konsola jest wyraźnie mocniejsza, ale wciąż nie zastąpi Wam PC-ta. Jej wyraźną przewagą jest tryb turbo, w którym konsola zaczyna pobierać 30 W prądu przy podłączeniu kablem. Bez kabla pobiera 25 W i jak możecie się spodziewać, zżera baterię jak szalona. Wystarcza to mniej więcej na 50 minut grania, a jak jeszcze podkręcicie detale i odblokujecie klatki na sekundę, to i ze 30 minut. To sprawia, że ROG Ally w praktyce jest urządzeniem przeznaczonym głównie do grania w domu, albo w pociągu, albo innym miejscu, gdzie macie dostęp do prądu. Jeśli nie podłączycie, to po nic Wam te wszystkie 60 klatek i 1080p, skoro pogracie niecałą godzinę, a potem godzinę będziecie ładować. No dobra, ale jak działają gry? No cóż, testowałem ją na kilku dużych trójwymiarowych grach, zarówno w rozdzielczości 1080p, jak i 720p, bo na takim ekranie to mniejsza rozdzielczość nie przeszkadza. Zwykle w średnich detalach i oczywiście w 30W trybie turbo. I przykładowo, jak w Diablo 4 na Steam Decku w rozdzielczości 800p i detalach średnich miałem 40 klatek, tak na ROG Ally tych klatek miałem między 60 a 75 w rozdzielczości 720p. Z kolei przełączając na Full HD, klatki oscylowały już w granicach 40-45. W F1 23 było zresztą podobnie. W 1080p na średnich mogłem grać zwykle w około 45 klatkach, no ale po przełączeniu na 720p gra spokojnie przekraczała 60 fpsów.
To samo było w Decru 2. Warto zaznaczyć, że gry, które obsługują funkcję FSR, czyli odpowiednik DLSS od AMD, mogą tych kratek jeszcze trochę zyskać, albo przynajmniej odciążyć GPU, które praktycznie cały czas się poci. ROG Ally nie jest zatem wydajnościowym potworem, ale daje ten dodatkowy zapas mocy tam, gdzie Steam Deckowi go brakuje. Są gry, gdzie te 60 FPS-ów się przydaje, szczególnie w strzelaninach, i na tym sprzęcie osiągniecie to bez problemu. Ale czy jest ona dwa razy mocniejsza od Steam Decka? Totalnie nie. Ally ma też co prawda tryb 15W jak Steam Deck, ale tutaj wyniki wydajności i czasu pracy na baterii są bardzo podobne jak u konkurenta, a więc zwykle 30-40 klatek na niskich detalach w 720p i pogracie tak max ze 2 godziny. Nie ma więc sensu kupować ROG Ally do takiego grania, bo zwyczajnie przepłacicie. Może to okazać się rozczarowujące dla kogoś, kto oczekiwał, że będzie grał na ROG Ally w 120 klatkach na sekundę, bo sprzęt ma matrycę o odświeżaniu 120 Hz. Owszem, wartość ta jest osiągalna, ale w bardzo małych, dwuwymiarowych grach indie. W pozostałych grach trójwymiarowych 120 Hz przydaje się przede wszystkim do działania FreeSync. To technologia, która dostosowuje odświeżenie ekranu do liczby FPS. Jeśli więc klatki skaczą Wam od 40 do 60, nie będziecie odczuwać wyraźnego opóźnienia, które na normalnych komputerach byłoby odczuwalne. To sprawia, że podczas grania przymyka się oko na skaczący framerate, bo tak, w tak kompaktowym sprzęcie nie można liczyć na to, że zawsze wszystko będzie działało idealnie. To dalej jest komputer, a nie typowa konsola. No właśnie, to jest komputer czy to jest konsola? Myślę, że to może być dla niektórych mylące, ale tak, to jest po prostu komputer z Windowsem, który próbuje być konsolą, ale no nie do końca mu się to udaje. Valve ze swoim Steam Deckiem ma o tyle przewagę, że zrobiło wiele i dalej robi, by z ich sprzętu korzystało się jak z konsoli. Deck odpala się w trybie handheldowym, gdzie większość niepotrzebnych w momencie grania procesów systemowych jest uciszana. Jeśli jesteście bardzo podstawowym użytkownikiem komputera, to ani razu nie będziecie musieli przechodzić do trybu pulpitowego, bo Steam Deck sam Wam powie, kiedy trzeba zrobić aktualizację. W ROG Ally niestety Windowsa nie unikniecie, włącznie z długą początkową konfiguracją. Sami musicie zainstalować też ręcznie sterowniki do karty graficznej i te pozostałe. Jeśli nie ogarniacie komputerów, to może być dla Was pewna bariera. Ogólnie pod kątem interfejsu ten sprzęt wypada po prostu tragicznie. Czuć, że Asus cisnął, by zrobić fajny hardware, ale oprogramowaniu poświęcono już bardzo mało czasu. Interfejs ROG Ally to przede wszystkim nakładka Armory, która wykrywa zainstalowane gry. Sugeruje też, skąd pobrać launchery jak Steam, Ubisoft Connect itd. Tutaj możemy też dostosować różne opcje związane z samym sprzętem, zmieniać kolorki RGB albo martwą strefę analogów i triggerów. Niestety, ale nie dość, że nakładka wygląda surowo, to też nie zawsze działa tak, jak powinna. Nie mam problemu z tym, że po kliknięciu w daną grę i tak otwiera się Windows, bo nie wiem, co innego dałoby się z tym zrobić, ale najbardziej irytujące jest to, że otworzenie ekranu Armory agresywnie minimalizuje grę, zamiast wyświetlać się nad nią. A jak dobrze wiecie, jedne gry lubią być minimalizowane, inne nie. Na Steam Decku faktycznie działa to jak na konsoli. W każdej chwili możecie wejść do ustawień, a powrót jest płynny. Tutaj to loteria. Jedna gra wróci po sekundzie, inna się zawiesi i konieczny będzie restart. Tego typu kwestii jest też więcej, na przykład wywołanie klawiatury to po prostu koszmar. Ogólnie wszystkie te kwestie są o tyle dziwne, że druga część nakładki, otwierana przyciskiem po lewej stronie, faktycznie wyświetla się nad grą. I tutaj można już na przykład szybko zmienić rozdzielczość, włączyć informacje o wydajności itd. Tak jak mówią, czuć, że interfejs i całe oprogramowanie robione było na szybko. Z poziomu Armory nie można nawet zainstalować sterowników do karty graficznej. Musicie sami ich sobie poszukać w zupełnie innym programie albo pobrać z przeglądarki internetowej. A chyba zgadujecie, jak manipuluje się Windowsem na tak małym ekranie. Całe szczęście, że jest ekran dotykowy. Ogólnie mam też spory problem z ergonomią tego sprzętu, natomiast potraktujcie to nie jako ogólną wadę, tylko po prostu kwestię preferencji, bo no, najwyraźniej wychodzi na to, że ten sprzęt nie jest do końca dostosowany do mojej dłoni, albo może po prostu te przyzwyczajenia ze Steam Decka sprawiły, że no, z ROGa Ally nie korzysta mi się aż tak samo dobrze właśnie jak z propozycji Valve. Chodzi mi przede wszystkim o prawą stronę urządzenia. Kiedy gram na Steam Decku, trzymam go trochę jak tablet. Oba palce mam wyprostowane, dzięki czemu nadgarstek chilluje i nie mam problemu z graniem przez dłuższy czas. Natomiast w Ally analog jest niżej, przez co kciuk jest wycofany, a nadgarstek leży trochę nienaturalnie. Na dłuższą metę mnie to męczyło. Poza tym jednak sprzęt jest naprawdę bardzo dobrze wykonany. Plastik jest lepszej jakości niż w deku, w odpowiednich miejscach ma fajny, chrobowaty grip, również na triggerach. Konsola ma też bardzo dużo wywietrzników i to akurat w miejscach z dala od rąk. Świetnie brzmi też audio,
Choć tutaj moim zdaniem urządzenie Valve przoduje. Brakuje mi też trochę trackpadów ze Steam Decka, które przydają się do operowania w trybie pulpitu. No coś jednak za coś, bo chociażby przez nie deck jest wyraźnie większy. W ramach ciekawostki muszę wspomnieć, że ROG Ally ma też dodatkowe złącze Asusa do podłączenia mobilnej karty graficznej, w tym przypadku jest to RTX 3080. Na wydajne granie w 4K na niej bym się jednak nie nastawiał, no ale jeśli macie kupę pieniędzy i miejsce pod telewizorem, to możecie zawsze wpiąć ją w Ally i zyskacie te kilkadziesiąt klatek na sekundę w Full HD. W trybie handheldowym to właśnie GPU mocno ogranicza ten sprzęt. Ja bym się na to osobiście nie skusił, bo rzecz kosztuje jakieś 6000 zł, dodaje dodatkowe kable, a efekt nie jest wart tej ceny. Pora na werdykt. Mam z tym sprzętem spory problem, bo z jednej strony to wciąż kawał udanej technologii, na której gra się dobrze i która da też dużo potencjału takim hardkorowym użytkownikom, no którzy będą szukać idealnych ustawień graficznych, instalować inne modyfikacje na Windowsa. Jednocześnie jako posiadacz Steam Decka nie widzę tutaj jakiegoś takiego killera sprzętu, który mi go zastąpi, odblokuje moc i potencjał. Nie, bo pomimo lepszych bebechów korzysta mi się z tego gorzej, przez gorsze oprogramowanie. Wyobrażam sobie taki scenariusz, że zabieram Ally w podróż, ale że nie korzystałem z niego od tygodni, to wcześniej muszę sam ręcznie poaktualizować Windowsy, sterowniki i inne rzeczy, licząc, że nic mi się po drodze nie wysypie. Valve ogarnia to wszystko w jednym miejscu, dzięki czemu z deka korzysta się po prostu wygodniej, jeśli chcecie po prostu sobie pograć raz na jakiś czas. Ally jest więc sprzętem wartym polecenia, ale tylko tym bardziej hardkorowym użytkownikom, którzy wiedzą, jak z niego korzystać, jak uwolnić jego potencjał, którzy są gotowi na dużo włożonej pracy, aby dostosować to urządzenie pod siebie. Jeśli jednak liczycie na to, że kupicie sprzęt i będzie on gotowy do grania w wasze ulubione gry, to niestety, ale to nie jest konsola. Jak sami widzicie, ROG Ally jest sprzętem ciekawym, ale niedoskonałym. Myślę, że Asus mógłby jeszcze troszeczkę pracy w niego włożyć pod kątem przede wszystkim oprogramowania, bo wiecie, Steam Deck też na samym początku był sprzętem niedoskonałym pod kątem właśnie software'u. On był aktualizowany, był naprawiany i możliwe, że dopiero po miesiącach można było powiedzieć, że jest warty kupienia. Mam nadzieję, że z Asus ROG Ally będzie podobnie, ponieważ, no cóż, jeżeli faktycznie szukacie przede wszystkim większej wydajności, jesteście w stanie zaakceptować te problemy, które wynikają przede wszystkim właśnie no z tego, że to jest Windows, tak, bo Windows ma swoje plusy i minusy, to myślę, że będziecie bawić się fajnie, natomiast musicie pamiętać, że to nie jest konsola, to jest komputer, będziecie musieli go aktualizować, być może włączyć się aktualizację Windowsa w najmniej pożądanym momencie, będziecie musieli sterować sterowniki i wiele tego typu innych kwestii, które są związane z komputerem, no ale cóż, jeśli jesteście w stanie to zaakceptować, to myślę, że ten sprzęt Wam się podoba. No właśnie, czy Wam się podoba? Piszcie w komentarzach, ja chętnie sobie poczytam, a tymczasem się żegnam, trzymajcie się i do następnego materiału. Cześć!